Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Black Myth Wukong i znajdujemy się w szóstym, ostatnim rozdziale. Ostatnio udało nam się załatwić wszystkie niedokończone sprawy i obić wszystkich bossów, których no, gdzieś tam po drodze pominęliśmy. Więc wydaje mi się, że mamy czystą kartę i możemy spokojnie lecieć już zgodnie z wątkiem fabularnym i lecieć za Badzim. Zawsze się zastanawiam, czy się mówi go Baiji? Czy Baiji? No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie, tam gdzie on jest, niestety chyba, jeśli dobrze się orientuję, nie ma kapliczki, więc musimy się tam pofatygować osobiście. No dobrze, że mamy chmurkę, więc te odległości przemierzamy o wiele, wiele szybciej. Tam w tej wodnej jaskini, gdzie zgarnęliśmy ten nasz kior od prawdziwego Wukonga, no to nie będziemy mogli już niestety chyba latać na tej chmurce. Więc no trudno. Ty, a tutaj jeszcze jest jakaś w ogóle odnoga. Tu coś jest? Może jakiś bosiur mi jeszcze wyskoczy czy coś? Ale nie, te tereny są ogólnie gdzieś tak lekko pustawe, więc raczej tutaj nic nie ma. Lecimy bezpośrednio do tej jaskini. Dobrze chyba pamiętam, tam nie było żadnego ołtarzyka, którym moglibyśmy, do którego moglibyśmy się przeteleportować. No trudno. Musimy to mieć w takim razie w nogach. Czy w zasadzie w łapach. Jak to jest, kurde, z małpami? Małpy mają łapy czy nogi jednak? No kurde. Ale mam teraz rozkminę z rana. Tędy? Woda nie wygląda jakoś spektakularnie. No ale kurde, ta gra potrafi czasami krupnąć. Jeszcze tutaj mogliby się przyłożyć do optymalizacji. Chociaż zarobiła swoje, nie? Dobra, tędy. O, to ładnie wygląda. I my gdzie? A, za światełkami. Za ogniskiem. Płonie ognisko w lesie. Cyk. Badzi? Jesteś tu? Siedzisz tam na tronie? On tam siedzi na tronie, czy nie? Nie, nie siedzi na tronie. To gdzie on jest? Się skitrał gdzieś. Dobrze kminie, że tutaj musimy iść? Tak, tu się ostatnio rozwaliło przejście, nie? I nam dało możliwość pójścia tędy. Więc teraz możemy wreszcie podjąć tę ścieżkę. Aha, no tak, no trzeba było w... Ach. A trzeba było zrobić te parę kroków do przodu i byśmy mieli tutaj właśnie kapliczkę, do której moglibyśmy się pewnie przeteleportować, a tak to musieliśmy lecieć tu znowu. Dobra, czy ja chcę coś wytworzyć? A właśnie, wytwórz broń. Co takiego nam pokazuje, że możemy wytworzyć? A tu, kostur bestii Bishuri, ale mam lepsze. I włócznia Chubai. No ale to, co posiadamy, jest zdecydowanie chyba najlepsze. Więc kim w oko i palec grze balec, wiadomo. Maska króla byka. Kolego, dosyć dobra obrona. Ty, ale zestawik króla byka. No wam powiem. Niezły. Odporność na mróz, na poparzenie głównie. Fajnie wygląda, ale giga wygląda. Ale wydaje mi się, że jednak przy tej obronie, którą mamy tutaj, bym pozostał. Mimo wszystko. O, przeciwnicy! Ale te tacy przeciwnicy chyba byle tylko byli. O, jaka podniosła muzyka, ty. Czuć, że to już końcówa, co? Nie mogę wyprzeć z siebie tego wrażenia, że oni wyglądają trochę jak Artorias. Dobra, który jeszcze chce wpierdziel dostać? A, kolejny. Wiecie o tym, że mnie nie powstrzymacie, co? Dobra, ale spektakularnie po prostu weźmy i obijmy twarze. Przydałoby się teraz bardziej, żebyś się przemienił w tego byka. Żebyś nam trochę bardziej utorował tutaj przejście.
Oni praktycznie nic nie robią. Takie spektakularne przeszkadzajki, żeby pokazać, jak bardzo silni jesteśmy pewnie teraz. A zaraz nam dać, kurde, bossa jakiegoś na twarz, który nas po prostu zmieci jednym atakiem. Z racji tego, że to już końcówka gry, nie? Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze ktoś chce nam pomóc? Znaczy... pomóc. Poprzeszkadzać. Pomóc w uczuciu. O, o właśnie, o to mi chodziło, widzisz, Budgie? Ale ci podsunąłem pomysł, nie? Ty, ale ty żeś ich nie obił. Dobra. Tak, powiem szczerze, walić ich. Co chłopy nie ogarniają, że małpa im między nogami przechodzi? Ej, zastanawiam się, czy jest ktokolwiek, kto ubijał ich wszystkich po kolei. Ich tu jest za dużo. Ile oni dają expa? 81, 81. No można by było wyfarmić na nich jeszcze jeden poziom. O, i tyle. Reszta? Dobra, może ja będę tym pierwszym, który ich wszystkich obije. Dobrze by było, jakby oni właśnie się zebrali w taką kupę. Wtedy można było ich szybko eliminować w takiej grupie. Ale sporo nawet tego expa wchodzi. W sensie czas wchodzenia expa jest krótki. A daje całkiem niezłe efekty. Zanapijmy się. Zawsze to jakiś tam kawałek kolejnego paska. I to może ja będę właśnie tym pierwszym, który ich wybije wszystkich co do nogi. Już? Wszyscy? A nie, jeszcze tu jacyś zostali. I pyk. Świetnie. No dobra. Już nam nikt nie będzie przeszkadzał, jestem tylko ja i szczyt tej góry. Szczyt góry Chłagło. Let me see. Trochę tutaj pochmurno. No a ja mogę na chmurce? Kurde, nie mogę. Nie mogę wsiąść na przewrotną chmurkę. O, więcej was tu jest. Dobra. Ja wejdę wam do jakoś tak do środka was, okej? Okay? Jakbyście chcieli, być może się jakoś tak zebrać w kupę wokół mnie. Może kupą na niego. To jeszcze ostatnie farmienie levelu. Przed ostatnią konfrontacją. Ja mam chyba 3 punkty w takim razie, które mógłbym wydać, nie? 3 punkty iskier. O, wow! Sporo was tutaj. No jeszcze kolejny poziom zdobędę na nich. Zaraz się zbliżam do połowy kolejnego paska. A to jest jednostrzałowcy. Dobra, gdzie teraz? O! Ping-pong. I w prawo coś? Nie. Wydawało mi się, że jesteśmy w tej samej jaskini, co tej wodnej, gdzie kostur odbieraliśmy. Ale nie, to wygląda trochę inaczej. Strasznie długa droga. Będę? Zimno. A, jest przejście, dobra. Chodź.
No i tu, kurde, będzie już jasno, ładnie, pięknie. To pytanie, kto będzie chciał nam spuścić manto? Bo na bank ktoś. Ty, no to wygląda jakby nic nie było dalej, nie? Czyżby to miał być taki koniec, koniec? Koniec końców? Albo mój koniec. Bo ostateczny boss, wiecie jak to wygląda z ostatecznym bossem, nie? Zazwyczaj jest trudny. Więc pytanie, czy damy mu radę. O, kolejna kapliczka. Dobrze się składa. Bo trochę, kurde, tutaj leźliśmy, nie? Więc ta kapliczka może zwiastować tylko jedno. Że jesteśmy blisko areny walki z bossem. Takie elementy powtarzania podejścia do bossa, no jednak muszą być skrócone, bo później zaczynają irytować. Dobra, odpocznijmy sobie, zregenerujmy się w pełni. A nóż widelec, uda nam się kogoś pokonać za pierwszym razem. Co to? Wejdź! What's this supposed to mean? Czekaj, czekaj, bo... Siła Wukonga, no tak. Dobra, dawaj. Dawaj siłę Wukonga. Jeszcze większa siła. No i cyk, zamknęli małpę w bursztynie. Obsesja. Pozostałość więzów ze światem przeobraża niespełnione aspiracje w przestrzenie, które są zarówno namacalne i rzeczywiste, jak i eteryczne i iluzoryczne. Jeszcze się okaże, że z tym całym Wukongiem będziemy musieli walczyć. You're here. We're here. Step aboard. Hey, old monkey. I hope this isn't a one-way trip, is it? Isn't all life a one-way trip? Once you embark on the journey, there's no turning back. Ha! What is this place? His memories. Since his early days, he'd had an eye for the finer things, and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the black bear and Jinsha, I say. He can't have an eye for the finer things, while the Buddha oversees the three realms. Well, I hardly think that's fair. How insatiable. Not content with his kingdom and title below, he asked for a position in the celestial court. But soon after his wish was granted, his joy turned to rage, all because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire celestial palace. Years fume at unfavorable news. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Well, beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better.
Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. Yet his wee Frankenchurchy gave him away. Posing as an idol, he degraded the gods. Clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. Nose in the air, feeling above others. I say he was no less insolent than that yellow-browed brat. Wait, isn't it that... the lady of some sort? It was her tricks that made Master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. Three times he broke her into pieces, convincing himself his heart would ache no more. Yet, as you must know, he had never let go of her. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Those who talk much of love will one day bite their tongues. On this matter, he was akin to you and your many darlings. No matter where you are, you'd always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Bajir. Can you see? Many of your good friends are here. We're just fair weather friends, that's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. These old buddies. I think none of them ended up well. Indeed. For ages, countless gifted souls have walked this earth. Yet of them, how few have forged everlasting greatness. Do you know why? Injustice? Never has it been just. Misfortune? Fortune is simply humility in the mighty. Well, mayhaps. They simply lacked my charm. Gifted they may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease, yet crave the renown. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both, yet nobody can and nobody should. Such was the folly of the Bull King and Wukong. Destiny's favor calls for the resolution to sever all desires. You should mark well these words. Hold on. This can't be Wukong's memory. You're fooling us, aren't you? Five of the six relics call for one. Bajie, tell me which. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Mind, it's mind. What did you just see? The three of us? That was the last one. Oh, I see now. It was you. I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong. Yes and no. Cut to the chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, five of his six senses endured and were taken by the Yao Guai kings. Only his mind was lost. Mind
is the first of the six. It's the essence unique to every life. Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold on. You mean Wukong's gone for good, never to return? You old bastard! You've been lying to us all this time! That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor. One who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Nameless you were, yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not! Sun Wukong is long gone! Bajia, deep down, you know he wasn't all that perfect. Now that he is dead, this one, perhaps, shall bear the name in his stead. Here, we can venture forth with you no further. This task is yours alone. Sun Wukong left behind a broken shell, stripped of all his six senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. If you truly are the one destined, you must cast aside his soulless shell and merge the six into one. Then, you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. He's just a kid who knows nothing. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his relic bearer to face the final ordeal. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name! No to let's go. Epicko, co? Oj, to coś mi się wydaje, że to będzie pierwsza faza. O, złapał mnie. Au, 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 au. No kurde, serio? Oj, on chyba nie da rady go zamrozić. Lipa trochę. Małpa za małpę. Ładujemy się, czy nie? Dobra, się nie doładujemy, to nie. Uła!
Aha. Dobra, to była pierwsza faza. Niedobrze. Okej, jeszcze więcej kamienia? Nie, kurde, teraz będzie elektryczną małpą. Fuck. Okej. No, come on! O, teraz nie jest tylko elektryczną małpą. Się. Coś wyciąga z ucha. Okej, drugą kamienną małpę. To niedobrze. Kurde, no z dwoma małpami? Aha. Noż ty kurde. No, jeszcze ten ostatni cios. No nie wierzę. Jest. Ale irytujące typy. Się sfokusowałem na tych silnych atakach. No nie powinienem w sumie. Doleczmy się. Hop. 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 Będzie jeszcze jeden. Opa. Dobra. Oż ty w pytę barabasza. Ten jest kurde wkurzający bardziej niż tamten.
A. O, ty w życiu. O, dobra. Jezu, jeden zamraża, drugi naskakuje. Ale wkurzające typy. Niesamowicie. W tej pierwszej fazie ja mam wrażenie, że nie warto byłoby wykorzystywać no, pełnego potencjału manowego, bo o ile gdzieś tam igła, przemiana czy atak ducha się zregeneruje, o tyle no, many nie odzyskamy. Więc tutaj manę trzeba by było zdecydowanie troszeczkę sobie przyoszczędzić. Wydaje mi się, że makak jest całkiem niezły, ale nie wiem, czy atak ducha nie jest do zmiany, w sensie nie walnąć z dynki z tego względu, że my nie jesteśmy w stanie zarzucić im zamrożenia. Może jakiś inny efekt, ale nie sądzę, więc tutaj ten atak ducha wydaje mi się, że będzie do zmiany. No dobra, to słuchajcie, to jest dłuższa walka i podejrzewam, że po tej walce będzie coś jeszcze większego, więc to już sobie zaczniemy i będziemy prowadzić w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!